Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Czy my jesteśmy na żywo? Halo świat. Nie no, śmieję się. Cześć, słuchajcie, jeszcze nic nie widzę, ile nas tutaj jest. Okej, zaczynacie dołączać, więc witam Was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Powiedzmy, że o poranku w sobotę, 2 października, na kolejnym live cookingu i jak to przystało na zasady live'a, to trzeba trochę poczekać, żeby wszyscy się pojawili, rozgrzali, aczkolwiek jest już bardzo dużo osób, jak na pierwsze kilka sekund, także witam Was bardzo ciepło i będziemy dzisiaj gotować, bo jakiś czas temu wymyśliłam sobie taką serię z gotowaniem na żywo, dlatego, że bardzo lubię gotowanie, bardzo lubię jedzenie, bardzo lubię domowe jedzenie i lubię szerzyć to, że każdy może sobie gotować tak jak lubi, może sobie testować przepisy, może kombinować i tutaj nie ma żadnych zasad. Co piję? Piję wodę ciepłą. I słuchajcie, ten live będzie zapisany, ten live będzie też zapisany na YouTubie, gdyby ktoś się zastanawiał, dlaczego na YouTubie już nie występuje live, a po prostu jednak na ten moment lepszą opcją dla wszystkich jest to, jak ja jednak patrzę się w jedno miejsce, bo pamiętacie może te czasy, kiedy mówiłam do dwóch miejsc naraz i to było dosyć chaotyczne. W każdym razie bardzo miło jest mi Was widzieć i chcę Wam odpowiedzieć, słuchajcie, anegdotę na start, dlatego że ja się obudziłam dosłownie 40 minut temu, w sensie ja nie wiem, jak to się wydarzyło, także plan był taki, że po prostu wstaję dawno temu, robię cały prep, wszystko jest gotowe i o 11 to ja już jestem w połowie dnia. Jeszcze słuchajcie, mam pewne zastrzeżenia co do mojego telefonu, bo specjalnie włączyłam tryb nie przeszkadzać, a cały czas dostaję powiadomienia, więc nie wiem, czy to tak powinno być. Także słuchajcie, jeszcze z takich rzeczy bardziej organizacyjnych. Tak, zapiszę transmisję. Będę odpowiadała na Wasze pytania przez cały ten czas, więc jakby ja będę sobie coś tam gadać o gotowaniu, będę sobie kroić, a Wy możecie śmiało zadawać pytania. Jeżeli jakieś mi umknie, to nic nie szkodzi, będę po prostu, możecie zadawać je ponownie. Słuchajcie, serio, cały czas wlatują mi jakieś rzeczy u góry, więc muszę się teraz mocno skupić. I jeśli chodzi o gotowanie wspólne, to jak najbardziej biorę to pod uwagę, że możemy gotować razem, ale tutaj wchodzi jakby trochę moja filozofia gotowania. Ja gotuję, ja improwizuję, ja gotuję z tego, co mam pod ręką, ja gotuję bez proporcji, więc okej, mogłabym Wam powiedzieć, z czego będę gotowała kolejny posiłek, ale jeżeli na przykład, nie wiem, dzisiaj gotujemy z dyni, to jeżeli Wy macie w domu batata albo marchewkę, nie chciałabym, żebyście specjalnie lecieli do sklepu po dynię, bo to jest właśnie gdzieś tam taka moja zasada w kuchni, żeby po prostu pracować z tym, co macie pod ręką. O, cześć Natalka. No. W każdym razie... Okej, tryb nie przeszkadzać, nie pokazuję powiadomień, tylko jak nie korzystam z telefonu. Ma to sens, słuchajcie, muszę się napić, bo... To było bardzo szybkie przygotowanie do live'a, powiem Wam szczerze. Dobra. Najpierw może kilka słów o tym, co dzisiaj gotujemy. Wybraliście demokratycznie, że robimy zupę. Ja, słuchajcie, jak byłam mała, to zjadałam zupę tylko po to, żeby móc zjeść potem naleśniki na przykład w sobotę, bo u nas zawsze tak było, że zupa była w sobotę. I ostatnimi czasy po prostu przekonałam się do tego, że te zupy są ekstra, zupy nie muszą być nudne, zupy mogą mieć mnóstwo składników. Przede wszystkim zupy są bardzo, bardzo zdrowe i w tym okresie jesiennym jest to mega ważne, żeby rozgrzewać swoje ciało właśnie dobrą zupą, ale taką pełnowartościową, oczywiście domową i możemy ją urozmaicać przeróżnymi składnikami. Ja mam kilka takich swoich zasad, mam też kilka takich swoich standardowych zup. Na pewno często robię bulion. Często. Wow, to trochę przegięłam. Na pewno bardzo lubię ideę robienia domowego bulionu, o może tak. I mam taki też swój sprawdzony przepis, możemy któregoś razu się umówić na gotowanie wspólnego bulionu, bo da się zrobić bulion warzywny, który jest esencjonalny, pyszny i bardzo prosty, sam się robi tak naprawdę. Ale mam też kilka takich swoich zup, które przygotowuję od lat i tylko rotuję składniki. Dlatego dzisiaj zrobimy zupę, która jest trochę taką hybrydą moich dwóch ulubionych zup, bo jedna z nich to jest zupa
taka marokańska ją nazywam. Obie są w ogóle w moim e-booku. Ja słuchajcie, wydałam e-booka 2,5 roku temu. On nadal jest do kupienia na mojej stronie. Więc jakbyście chcieli stawiać jakieś takie swoje pierwsze kroki może w kuchni roślinnej, to myślę, że te przepisy są bardzo fajne. W każdym razie to jest taka zupa z marchewką, soczewicą, szpinakiem w takim stylu właśnie trochę blisko wschodnim, ona jest taka kuminowa, natomiast druga zupa to jest zupa batatowo-ciecierzycowo-jarmużowa w takim bardziej stylu gulaszu może polskiego. A dzisiaj postanowiłam, że zrobimy trochę taki miszmasz, bo po prostu chciałam Wam pokazać, w jaki sposób ja sobie wykorzystuję te składniki, które już mam w domu. No, miałam taki plan, żeby to wszystko było pokrojone, więc mam nadzieję, że efekty dźwiękowe nie będą nam przeszkadzały, ale już Wam mówię, z czego robimy tę zupę. Baza u mnie do zupy to jest zawsze cebula i czosnek. Oczywiście mamy też dobry olej. Ja też nie będę zabierała stanowiska względem tego, jakiego oleju używacie, bo też zdania są podzielone, więc ja mam akurat taki z najlepszego źródła domowy olej rzepakowy z pierwszego tłoczenia, ale myślę, że olej kokosowy też będzie spoko, moim zdaniem oliwa też jest spoko, ale tutaj mamy, są różne szkoły, więc zostawmy to tutaj. Następnie bardzo ważne są nasze przyprawy i ja trochę się śmieję, że to jest taka zupa bez bulionu, która i tak jest pyszna i esencjonalna, bo ja używam liścia laurowego, ziela angielskiego, papryki wędzonej, co też jest bardzo ważne dla wydobycia takiego smaku trochę ala mięsnego, no bo chcemy jednak mimo wszystko minimalnie oszukać system, bo nie dodajemy żadnych produktów zwierzęcych. I ja postanowiłam podbić po prostu tę zupę kuminem garam masalą, dlatego że uwielbiam te smaki. Nie musicie iść w tę stronę zupełnie, nie. Możecie sobie polecieć w ogóle w zioła prowansalskie. Uważam, że wszystko się obroni. No i kolejne i dwa kluczowe składniki, które stanowią jakby tą naszą zupę, jakby treść naszej zupy, bo profil smakowy to zdecydowanie bardziej przyprawy, to będzie fasola, to jest akurat, ja mam fasolę mung, którą kiedyś kupiłam, postanowiłam ją dzisiaj zużyć, może to być soczewica, może to być też ciecierzyca, która jest ugotowana, także to zależy od Was. Ale ja postanowiłam użyć tego, bo to tak samo pięknie nam zastąpi właśnie na przykład czerwoną soczewicę. Co ciekawe, taka drobna fasolka czy soczewica, ona się wygotuje, rozgotuje i nie będzie jej praktycznie czuć. Więc jeżeli na przykład nie przypadacie ze strączkami, ale fajnie jest mieć jakieś źródło białka w zupie, to wydaje mi się, że to nam się pięknie rozgotuje. Co więcej, to wygląda trochę jakby to była jakaś kasza i mi wtedy takie krupnik vibes wjeżdżają. Cześć Kamila! No i ostatnia rzecz, najważniejsza może, bo najbardziej chyba też widoczna w zupie i w jej konsystencji, to będzie dynia. I tutaj możecie użyć dyni, możecie użyć batata, możecie użyć marchwi, to jest absolutnie Wasza decyzja, w ogóle wszystko jest Waszą decyzją, bo to jest Wasza zupa. Ja chyba zacznę sobie w ogóle od tej dyni i ważną rzeczą jest to, żeby ją pokroić. To jest chyba najtrudniejsze zadanie z tego wszystkiego. W każdym razie ja polecam sobie stworzyć taki piękny walec i po prostu odkroić boki. Myślę, że to nie będzie takie trudne. Chociaż ja mam dosyć tępy nóż, więc musicie trzymać za mnie kciuki. Ale właśnie chciałam Wam powiedzieć, że ja mam taką zasadę przy tych wszystkich moich zupo, gulaszach, tych właśnie bezbulionowych, że mam jeden produkt białkowy, czyli będzie jakiś jeden strączek, będzie jakaś jedno warzywo korzeniowe, tak jakaś bulwa, czyli właśnie tutaj mamy dynię, marchew, ziemniaka, czy nie wiem, cokolwiek, pietruszkę, jeżeli bardzo lubicie, chcecie. Co było trzecie, słuchajcie? A, jakaś zielenina, to też jest bardzo ważne, że ja lubię na końcu dorzucić zieleninę do zupy. Moim ulubionym składnikiem jest szpinak, ale... O Jezu, przepraszam. Ale spoko, wiedzie też jarmuż, to raz. A dwa, pietruszka też się fajnie sprawdzi, czy w zasadzie cokolwiek innego macie. Także ja trochę walczę z tą dynią, bo ewidentnie inwestycja w nowy nóż jest mile widziana, ale i tak nie jest tak źle, szczególnie, że jakbyście mnie zobaczyli tutaj dosłownie 15 minut temu, to ja chwilę przed live'em obierałam specjalnie cebulę i czosnek, żeby nie musieć tego robić przy Was. Ale powiedzcie mi, czy jest tutaj w ogóle ktoś, zastanawiałam się nad tym, kiedy to robiłam, czy jest tu w ogóle ktoś, kto lubi obierać cebulę? Bardzo randomowe pytanie, ale zielenina do garnka, odpowiadając na pytanie, zielenina do garnka. Bo są pewne czynności, które powiedzmy nie są zbyt lubiane przez ludzi, ale zawsze znajdzie się jakiś amator, nie? Lub wymieniamy się tymi preferencjami, tak?
Ja na przykład bardzo lubię lepić kotlety albo dekorować ciasta, a są osoby, dla których to jest jakby super nudne i żmudne. I zastanawiam się, czy jest ktoś, kto lubi obieranie cebuli, bo nie wiem, jest dla niego to neutralne, jest to dla niego spoko. Jeśli nie, to nie krępujcie się, ale po prostu stwierdziłam, że nie wiem, jak można lubić tę czynność. Dobra, słuchajcie, mniej więcej wydaje mi się, że obrałam te dynie. Też powiem Wam ciekawą rzecz. Ja bardzo w ogóle kocham dynie i też kocham te dynie piec. I zdarzyło mi się parę razy piec dynię ze skórką i jedzenie jej ze skórką. 11:11. I jedzenie jej ze skórką. I powiem Wam, że jest to naprawdę... tak, ostrzenie noża, ja wiem. Jeszcze, słuchajcie, w mojej dorosłej drodze nie doszłam do tego etapu, żeby ostrzyć noże. Ale wiem, że on nadchodzi. Dobra, ja pokroję... Wiecie co, zacznę może od pokrojenia cebuli i będę czytała Wasze pytania. Bo chyba krojenia cebuli nie muszę omawiać, a fajnie by było, żeby to gotowanie jednak miało ten element rozmowy, a nie tylko gadanie o cebuli. O Boże, granula z patelni jest super. No właśnie, neutralne, tak. Powinniśmy częściej mieć chyba neutralny stosunek do tych czynności, które potencjalnie mogą być dla nas niefajne. O Boże, jedzenie cebuli jak jabłka. Ja bardzo podziwiam, szanuję, ale muszę zmienić nóż, słuchajcie. A mam taki mały nóż, który wbrew pozorom robi super robotę, ale muszę się też jeszcze napić. O Boże. Cudownie. O co chodzi z 11:11? Ja po prostu uwielbiam te liczby. Mam wtedy przeczucie, że wszystko mi sprzyja, bo one wyglądają magicznie. I tyle. Dobrze, kroimy cebulę oczywiście w dowolny sposób, moi drodzy. Można kroić cebulę leniwie. Możecie w piórka, możecie jakoś inaczej. Ja po prostu lubię sobie przykroić na pół, zrobić takie paseczki i potem w poprzek. Miałam nie mówić o krojeniu cebuli, a właśnie to robię. W każdym razie, nie wiem, słuchajcie, zgubiłam pytanie, więc jeszcze sobie tutaj... Okej, zaraz Wam powiem o planach. Dziękuję za miłe słowa. Opowiem, Boże, słuchajcie, tyle rzeczy, tyle wątków. Więc tak... kawę rano, piję zawsze kawę po śniadaniu i czasem jest to czarna kawa, a czasem jest to kawa, jest to flacik, flat white na mleku owsianym. Praktycznie zawsze będzie to mleko owsiane w moim repertuarze, po prostu ono mi najbardziej smakuje, ale zdarza mi się wypić, nie wiem, na sojowo-kokosowym też bardzo lubię, na mleku domowym, migdałowym czasami też jest dobra. Domowym, ale w sensie nie, że moim domowym, tylko czyimś domowym, przed restauracji, jak jest domowe. Jezus, powiem Wam, że trochę jestem jednak dzisiaj roztrzepana. Lubię, czy powiedziałam o sojowym? Sojowe też jest spoko. Także też się dostosuję. Natomiast owsiane to jest moje ulubione. Jeśli chodzi o słone śniadania, to jest hit. Jakby ja o tym chyba nigdy nie mówiłam, nie wiem, ani w żadnym poście, ani w podcaście, ale sądzę, że wspomniałam o tym na live'ie. Czuję się jak inny człowiek, to może dam Wam trochę kontekstu. Ja przez wiele, wiele lat jadłam słodkie śniadania, jadłam owsianki, które są fantastyczne, żeby nie było, fantastyczne i dla bardzo dużej części ludzi to będzie najlepsze śniadanie ever. Ale ostatnio też robiłam badania i poddałam się takiej konsultacji z Karą Domarańczyk, która niedługo będzie gościnią podcastu i odkryłam, że często po śniadaniu czuję się ospała, jestem głodna po godzinie, cały czas chodzi mi po głowie, że mam na coś ochotę, że mam ochotę na obiad i męczyło mnie to bardzo. Wydawało mi się, że to nie jest normalne, że zjadam wielką owsiankę i po prostu moja głowa jest cały czas przy kolejnym posiłku, prawda? Więc postanowiłam przerzucić się na wytrawne śniadania i powiem Wam, że to jest naprawdę ogromna zmiana, ogromny komfort. Mam więcej energii, trzyma mnie nasyconą i to jest akurat jakaś taka preferencja mojego ciała. Natomiast znam bardzo dużo osób, które śmigają na węglach. Właśnie tutaj ktoś pisze, że węglowodany i to dokładnie tak działa, że są osoby, które o wiele lepiej funkcjonują na białkowo-tłuszczowym śniadaniu. I są osoby, które najwięcej energii i siły mają, kiedy jedzą więcej węgli. Także nie ma zasady, to trzeba przetestować samemu.
Dlatego ja też w żaden sposób nie rekomenduję tego jako najlepsza zmiana, bo to była najlepsza zmiana dla mnie. Czy to oznacza, że nie zdarza mi się zjeść słodkiego śniadania? Nie, bo też jakby wiadomo, są różne sytuacje i staram się też być elastyczną, ale przyznam Wam szczerze, że ostatnio zjadłam bułkę, drożdżówkę na śniadanie w cukierni Baja, co było przecudownym doświadczeniem oczywiście, ale przez to, że moje ciało już się przestawiło i ja znam siebie w wersji po tym wytrawnym śniadaniu, czułam się naprawdę średnio. W sensie czułam się właśnie taka ospała, zmęczona, od razu zamówiłam drugą kawę, więc to pokazało mi, jak czuje się moje ciało. Cześć, Karo. No dokładnie, dokładnie. Też mówicie, że u Was to się sprawdza, także przetestujcie to i wtedy ewentualnie zmieniajcie swoje nawyki. Natomiast fajną rzeczą, która... Ja muszę pić, słuchajcie. Fajną rzeczą jest ten eksperyment mój, o którym wczoraj trochę pisałam, czyli picie bulionu na śniadanie. Brzmi to trochę szalenie, ale no, też dużo się mówi w takim świecie wellnessowym o tym, że picie zupy na bulionu w ogóle między posiłkami, ale też właśnie zaraz po przebudzeniu jest bardzo, bardzo odżywcze i cały trend bulionu na kościach niestety, który zawiera kolagen, jest po prostu jakąś terapią odmładzającą, rewitalizującą. Nie wiem, na ile to jest, wiecie, prawda, sama tego nie testowałam, natomiast teraz zaczęłam popijać ten bulion rano, bo ja też jestem taką osobą, że dla mnie w świecie zdrowia ważne jest znaleźć swoich ekspertów i ludzi, których ufam. Ja też nie wywieram na sobie presji, że zrobię najlepszy research i Wam powiem i będę wiedzieć, co jest najlepsze, tylko znalezienie osoby, która powie Ci, doradzi Ci, co może Tobie służyć i potem sprawdzenie, jak się z tym czujemy. Także mój bulion jest zawsze na warzywach, tylko ważne jest to, żeby te warzywa odpowiednio przygotować, w odpowiedniej kolejności je dodawać i po prostu trochę tam pokombinować, no bo jednak wydobywamy smak z nich. Wydobywanie z niego smaku jest trudniejsze niż w przypadku bulionu mięsnego i to jest fakt i to jest tyle. Kochani, zacznijmy może coś gotować. Ja mam tutaj garnek i powiem Wam szczerze, że czekam na czasy jakiejś w ogóle kuchni w studio, bo to jest śmieszne, powiem szczerze. Jak ja tutaj, jakbyście zobaczyli, jak wygląda ten backstage, to nawet nie ma stage, więc nie może być backstage'u. Mam garnek wielki i będę Wam po prostu opowiadała o tej zupie. Postaram się, wiecie, jakoś żonglować tematami, żeby Was też nie zanudzić, bo oczywiście, że tego nie widzicie. W każdym razie, uwaga, już mi coś upadło na ziemię. Tu mamy naszą piękną cebulę. Ta cebula może być czerwona, cebula może być biała. Także tak jak Wam mówiłam wcześniej, czy to jest batat, czy to jest ziemniak, czy to jest soczewica, czy to jest ta fasolka, to nie ma znaczenia z mojego punktu widzenia i w moim świecie gotowania. Tak samo nie ma znaczenia, jaką dajecie cebulę, tylko niestety, o Jezu, po prostu tutaj jest tyle tych aromatów, że szok. W każdym razie mamy nasz czosnek, jego po prostu pokroiłam, dlatego że on i tak będzie się gotował, także trochę tak na lenia pokroiłam ten czosnek. I teraz ważna rzecz, nasze przyprawy, moi drodzy, i ja bym, tak tutaj je postawiłam. Liść laurowy, znaczy te przyprawy sprawią, słuchajcie, że my możemy właśnie oszukać system i nie używać bulionu. Wrzucam sobie, nie wiem, 2 liście laurowe, może bo ta zupa będzie raczej mała, dlatego że zrobiłam taką porcję nie na 5-osobową rodzinę, ale też nigdy nie wiadomo, bo w moim świecie nie ma proporcji. Mam tutaj ziele angielskie, daję tak 3 kuleczki, to też jest bardzo, bardzo ważne, bo on daje nam piękny aromat. Ja prawdopodobnie, jak to ogląda jakiś szef kuchni, to może być załamany, że ja wrzucam do garnka te rzeczy i potem sobie grzeję, rozgrzewam w tym oliwę czy olej, ale to są moje zasady. Papryka wędzona, więc jakby sypię sobie troszeczkę papryki wędzonej. Też nie za dużo, bo to nie ma być jakiś, wiecie, jakaś grochówka, tylko jednak ona ma tylko delikatnie na ten smak podbić. Aczkolwiek jakbyście zobaczyli, co ja to zrobiłam, to jest jej dosyć sporo.
Jeszcze muszę dorzucić pieprz, który mam tutaj. Także dajcie mi sekundkę. Nie jem mięsa, tak. Nie jem mięsa od... Wow! Poczekajcie. 6 lat ponad. Mam pieprz w ziarenkach, więc wrzucam kilka. W ogóle uwielbiam pieprz. To jest po prostu coś fantastycznego. Kolejna rzecz, którą polecam Wam dorzucić, to jest kawałek imbiru. To jest coś takiego, czego też uczy mnie medycyna chińska, którą kocham. I imbir jesienią. W ogóle imbir zawsze. To jest dobry pomysł. Więc leci imbir. Następnie, co my tu jeszcze możemy dodać, moi drodzy? Tutaj już prawie wszystko dodaliśmy. Jeszcze rozważałam jakąś kurkumę, co ma trochę sensu w kontekście też naszego profilu smakowego, ale ja bym na razie zaczęła od tych składników i zanim dorzucimy naszą fasolę, to sobie to wszystko podsmażymy. Wtedy dodamy kumin i ewentualnie trochę garam masali. W każdym razie mam tutaj bardzo fajny w ogóle olej właśnie rzepakowy, taki no super eko, tłoczony na zimno, taki z rzemieślniczej, fajnej marki. Także wlewam tego oleju. To też nie ma co go oszczędzać. Ja uważam, że musimy pamiętać o tym, jak ważny jest tłuszcz w naszej diecie. No, stawiamy tutaj, moi mili. Rozgrzewamy olej i podnosimy rzeczy z ziemi. To też jest bardzo istotny element. Co sądzę o suplementacji kolagenu? Wiecie co, no nic nie sądzę, bo nie wiem, jaka jest Wasza sytuacja, dlaczego go suplementujecie i z jakiego źródła. Ja od wielu lat, tak jak powiedziałam, nie jem produktów pochodzenia zwierzęcego, więc jakby z mojego punktu widzenia nie jadłabym kolagenu, bo on jest zazwyczaj z ryb, więc to gdzieś tam powiedzmy jest w konflikcie z moimi wartościami, natomiast jakby każdy podejmuje swoją własną decyzję i też niemniej jest to oceniać, ale też jest dużo takich produktów, które jakby promują wytwarzanie kolagenu, więc to są produkty zazwyczaj właśnie jakieś pochodzenia roślinnego. I jeżeli macie taką potrzebę, to wydaje mi się, że absolutnie to jest ok, żeby tego spróbować. Dajcie mi sekundkę. Ja w ogóle nie chcę powiedzieć, że... Nie, to już co, nie powiem tego, bo jakby kwestia suplementów jest bardzo indywidualna i ja w ogóle wychodzę z założenia, że najlepiej jest skonsultować się z kimś, kto się na tym zna, zrobić badania i mieć te suplementy rzeczywiście dedykowane swoim potrzebom, bo my bardzo lubimy kombinować. Zresztą ja to robiłam przez lata, więc jakby totalnie to czaję. Ale teraz trochę nauczyłam doświadczeniem. Wiem, że my możemy sobie często bardziej zaszkodzić, aniżeli pomóc, kiedy tak w ciemno podejmujemy decyzję właśnie o jakichś takich suplach, czy jakichś radykalnych zmianach dietetycznych. Także ja przechodzę, słuchajcie, do pokrojenia naszej dyni. Tutaj słyszę, że nam się wszystko pięknie szkli. Także sobie to przemierzam. Plan jest taki, że jak nam się to wszystko zeszkli, to ja dorzucę resztę przypraw i nasz groch, fasolę. Groch, fasolę, mung, tak? Wszystko jasne. Słuchajcie, ja muszę zobaczyć, co tutaj się dzieje, bo... Dobra, wracamy do starych zasad, czyli pytajcie na bieżąco, dlatego że jak ja się będę tam cofała, to uważam, że po prostu zrobi się troszeczkę chaos. Także, no, ktoś pytał, pytaliście o plany na dzisiaj. Planem numer jeden jest ten live. Planem numer dwa jest obiad z moją przyjaciółką i prawdopodobnie również kolacja. Także prawdziwy weekend to czas spędzony z bliskimi na pysznym jedzeniu. Nie sądzę, że też na więcej rzeczy starczy mi czasu, bo jest już 11:30, a tak jak mogłam Wam zdradzić, troszeczkę później rozpoczęłam ten dzień, niż było to w planach. No, pięknie nam się tutaj wszystko szkli. Jeśli chodzi o krojenie naszej dyni, to słuchajcie, ona się prawdopodobnie rozgotuje, w sensie liczmy się z tym, więc im mniejsze będą kawałki, tym ona się bardziej jakoś tak rozpaćka i proponuję, znaczy ja przynajmniej tak mam zamiar zrobić,
że będę robiła, większe i mniejsze kawałki, tak żeby po prostu mieć różne tekstury. Wow, wow, wow. Dobrze, wszystko mi leci. Jest totalna... Jest szaleństwo. Czy oglądam teraz jakiś serial? No to jest świetne pytanie, bo oglądam serial Sex Education 3. Kończę go i go kocham, w sensie wiem, że mnóstwo osób go oglądało tutaj, jakby czuję, że wy to oglądaliście. To jest, uważam, fantastyczny, wybitny, piękny, wspaniały serial, który powinien obejrzeć każdy, a szczególnie młodzi. Dobra, wracam do zupy, bo tutaj za dużo, chyba za mocny jest ten ogień. Tutaj ja w takim razie zamienię to, słuchajcie. O. Wspaniale. Jeszcze wam powiem, co ostatnio zrobiłam, właśnie gotowałam sobie coś w wielkim garnku i nie przyszło mi do głowy, że wielki garnek się nagrzewa i odruchowo po prostu złapałam za uchwyt i włożyłam sobie rękę, także uważajcie w kuchni, raczej nie prowadźcie live'ów podczas tego. Haha. W każdym razie Sex Education polecam z całym sercem, jest to super w ogóle też nagrany, mądry serial. I tyle. Jakby nie ma nic innego, co jakoś teraz specjalnie mnie interesuje i aż się obawiam, co będzie, jak on się skończy. Więc jak macie do polecenia jakieś fajne seriale na Netflixie, dajcie znać. Dobra, mamy tak, mamy garam masalę i kumin i teraz to jest typowa karo, czyli na oko niestety, ale raczej więcej niż mniej, bo chcemy mieć dużo smaku. W sumie wiecie, garam masali dałam odrobinę, znacznie więcej kuminu, po prostu ja kumin kocham. Także tu mamy naszą fasolę. Fasolę, soczewicę, nazwijmy to jak chcemy. I teraz powiem wam coś śmiesznego. Mam déjà vu, mam wrażenie, że już robiłam tę zupę z wami, a to jest niemożliwe. Squid Game. Co to jest? Dajcie znać, co to jest Squid Game. Jeśli chodzi o oczyszczanie z medycyną chińską, jeszcze nie. Ono się zaczyna za chwilę, także jeszcze nie mogę wam powiedzieć, jak efekty. A ja muszę... Zadawajcie... To jest ten moment, kiedy zadajecie pytania, kochani. Tak, tyle mogę wam powiedzieć. Boże, jak to pięknie pachnie! Ekstra. Słuchajcie, nie pytajcie mnie nigdy o jakieś moje zdanie na temat dram w internecie, bo ja rzadko kiedy wiem, że o coś się dzieje. I ja nie wiem, czy to jest spoko, czy to nie jest spoko, czy to jest jakaś moja ignorancja, ale czasami ludzie mi podsyłają jakieś nazwiska, jakieś tematy i ja w ogóle nie wiem, o co chodzi. Więc zaraz, słuchajcie, zobaczę, o co wam pytacie. Ja jeszcze muszę wziąć trochę soli. W ogóle to jest też bardzo ważna zasada w kuchni, której nauczyłam się od takiego super gościa, który się nazywa Gus Oakley. On ma taki kanał na YouTubie Avantgarde Vegan. W ogóle mega, mega, mega zdolny gość, bardzo, bardzo cool facet. I on powiedział, że to najważniejsze rzeczy, jakie nauczył się w szkole kulinarnej, to było sprzątaj, nie żartuję, to było, żeby solić rzeczy na bieżąco. Tak, mieszkam w Warszawie. Słuchajcie, a propos tego, co tutaj jest w komentarzu, to ja jakby, jako że jest to dla mnie nowy temat w tej chwili, jakby nie odpowiem na to pytanie, musiałabym sobie przemyśleć, co o tym sądzę i wtedy swoje stanowisko wyrazić. Także raczej na spontanie nie chcę tutaj się zaplątać w swoich rozmyślaniach. Mam nadzieję, że to jest dla was ok. Także tak.
Jeśli chodzi o, a w ogóle słuchajcie, jeśli chodzi o słone śniadanie, bo dostałam parę pytań tutaj o to, jakie słone śniadanie polecam. Mam taką jedną kanapkę, która po prostu skradła moje serce ostatnio. Czyli składa się ona z jakiegoś pyszniutkiego chlebka. Najlepiej z jakiejś super piekarni. Dobra, ja będę tak gadać o tym śniadaniu i finalnie spalę to wszystko, więc moment. Dobra, pięknie. Wydaje mi się, że to jest w ogóle ten moment, kiedy możemy wrzucić naszą dynię. Więc ja wrzucam dynię i będę odpowiadała. A, jest to kanapka na pysznym chlebie z kilkoma składnikami, po prostu zmieniającymi życie. Na jednej stronie, może to być taki sandwich, na jednej stronie smarujemy musztardę. Także na start prosto. Na drugiej stronie, już Wam mówię, smarujemy serkiem z nerkowców Wege Sióstr. Polecam Wam ten czarnuszkowy, bo jest po prostu boski. Jeśli chodzi o naszą zupę, to chyba ją tutaj na chwilę przyniosę. Dlatego, że to gadanie i łażenie jest trochę śmieszne. Więc tak, mam tutaj moją dynię, posoliłam to wszystko, przemieszałam jeszcze raz, w ogóle bardzo mi się to podoba, to czuję, że to będzie pyszne danie. To będzie takie zupo, gulaszo, potrawka, tak mi się wydaje. Bierzemy teraz gorącą wodę, która się zagotowała tuż przed nagraniem. I słuchajcie, wlewamy tak, żeby przykryć. Niestety, wydaje mi się, że to było tak z 750 ml. Teraz, moi mini, ja bym... O, dobra. Teraz stawiamy na ogniu i zagotowujemy. Tylko właśnie pojawił się problem pod tytułem, gdzie jest przykrywka? I czy znowu będę podczas live'a chodzić i czołgać się i szukać pokrywki? Prawdopodobnie tak, bo ta pokrywka jest dosyć potrzebna. Ale opowiem o tej kanapce do końca. Mamy z jednej strony musztardę, z drugiej strony serek z nerkowców. Do środka leci tempeh, sałata, świeży pomidor, sól, pieprz, niebo. Naprawdę niebo. Aczkolwiek nie jest to idealne śniadanie białkowo-tłuszczowe, no bo jest tam chleb. Ale to taka inspiracja jedna, o której Wam chciałam powiedzieć. A ja się przyznaję bez bicia, że nie było śniadanka, bo ja wstałam godzinę temu, bo zaspałam. I piję teraz zupę. Dokładnie robię to, co pisałam Wam wczoraj. Piję zupę. Żeby po prostu jakoś... Chociaż jest trochę dla mnie za słona, więc nie jestem fanką tego doświadczenia. O podróżach zaraz powiem, tylko znajdę tą przykrywkę, słuchajcie, bo trochę fail, powiem szczerze. O. Mamy to. Mamy to, wspaniale. Co do instrukcji do zupy, to zagotowujemy i potem gotujemy na małym ogniu pod przykryciem, aż będzie miękka dynia, dlatego że jeżeli gotujemy właśnie z soczewicą albo z ciecierzycą, boże nie, z soczewicą albo z tą fasolką, to ona powinna się dosyć szybko ugotować. Dobra. Bransoletki z pleneru. Mam bardzo dużo bransoletek już od lat. Ja nie wiem, jak one się nazywają. Obecnie nie mam na sobie żadnej z pleneru. Ta jest taka bransoletka słodka od mojej przyjaciółki Kamili. Jeżeli Kamila jesteś, to napisz nazwę swojego konta, bo gratuluję sobie. Natomiast mam na kostce, na szyjnik z pleneru, taki sprzed chyba półtora roku, czy sprzed roku, który sobie właśnie zawinęłam wokół kostki. Plany podróżnicze. Plany podróżnicze w najbliższym czasie nie istnieją, słuchajcie. One będą, one się pojawią, ale idę totalnie na spontanie. Ostatnio miałam też bardzo dużo pięknych wyjazdów w tym roku, więc czuję się też nasycona wyjazdowo, powiem szczerze, naprawdę bardzo. Nie sądzę, żeby coś się miało wydarzyć w październiku, natomiast mam nadzieję, że listopad spędzę częściowo w jakimś ciepłym miejscu i na pewno początek roku też widzę gdzieś w ciepłościach. I jak już marzyć, to marzyć. Chciałabym pojechać do Stanów na wiosnę.
bo jest to kraj, który jest mi bardzo bliski i też często o tym gdzieś tam mówiłam w swoich wypowiedziach. Natomiast pytanie, czy będę robić kiszonki na jesień, na przykład kimchi, bardzo bym chciała, ale na przykład mam obecnie w lodówce dwa słoiki kimchi. Czy to oznacza, że będę robić swoje? Bardzo małe prawdopodobne. Także chciałabym, bo byłam na takich bardzo fajnych warsztatach w zeszłym roku, słuchajcie, i robiliśmy mnóstwo kiszonek i jadłam je przez cały rok i to było ekstra, bo to było chyba z 6 słoików, a uważam, że kiszonki są fantastyczne jako dodatek do dań. Także tak, mój mili. Zobaczymy, co tutaj się jeszcze działo. Jaki jest mój ulubiony wege produkt? To jest świetne pytanie. Słuchajcie, obecnie mam fazę na tempeh czeski. Ale jakbym miała wybrać jeden wege... To jest też trudne pytanie, bo... po co wybierać? Ale na pewno jednym z takich ważnych dla mnie dodatków jest tahini i płatki drożdżowe. To są takie rzeczy, które są super, super, super istotne w mojej kuchni. Dobra, moi drodzy, jeżeli macie jakieś pytania, to zadawajcie, dlatego że ja też będę prawdopodobnie niedługo się zbierała. No nie będziemy próbować tej zupy, bo ona musi się po prostu ugotować i najlepsza moim zdaniem jest kolejnego dnia i następnego dnia. Zupę można trzymać w lodówce, zupę można sobie zawekować. W ogóle polecam Wam bardzo wekowanie na sucho w piekarniku. Ja to ostatnio zrobiłam i to jest coś naprawdę fantastycznego. Tahini kupuję, nie robię sama. Słuchajcie, ja w mojej wizji przyszłości robię po prostu wszystkie możliwe przetwory mleka i tak dalej. Ale na ten moment jakby mój lifestyle nie tyle na to mi nie pozwala, co nie stwarzam sama na to przestrzeni. Ale kupuję tahini różne, nie mam jakiejś takiej swojej ulubionej firmy. Staram się, żeby to było w opakowaniu szklanym, w jak największym opakowaniu, tak żeby po prostu było to jak najtrwalsze, jak najmniej, żeby tych opakowań wykorzystywać w skali roku. Oczywiście istotne jest to, żeby tam był w 100% sezam. Bez żadnych jakichkolwiek dodatków. Także zastanawiam się, co będziemy dodawać dzisiaj do tej zupy, w sensie co mi tutaj najbardziej pasuje smakowo, ale chyba pójdę w pietruszkę. W ogóle istnieje też taka opcja, żeby sobie zblendować trochę tej zupy, jak ona będzie już gotowa, żeby ona była taka bardziej kremowa, ale przez to, że używamy dyni, to sądzę, że nie będzie z tym problemu, bo na przykład kiedy używam marchewki, marchewka jest znacznie twardsza i można, jakby to zblendowanie jest potrzebne dla tej kremowości, a w przypadku dyni ona się pięknie rozmiękcza i rozmaśla, można powiedzieć. Także nie jest to wtedy konieczne. Zobaczymy, co się dzieje u tej zupki. Dobra, czekajcie. Pachnie pięknie. I myślę, że najfajniejszą opcją jest po prostu dodanie zupy dodanie tej zieleniny na koniec, już jakby jak zupa się ugotuje, jak już wyłączamy ogień. To jest też moim zdaniem istotne. A co do doprawiania zupy, to ja zawsze na koniec lubię dodać sos sojowy i lubię dodać syrop klonowy. Nie, nieprawda. Czemu ja to powiedziałam? Nie lubię dodawać syropu klonowego. Sos sojowy i sok cytryny. Tak, sok cytryny. Dobra, słuchajcie, dajcie znać, czy jak Wy spędzacie sobotę, bo jestem ciekawa, czy o 11.40 jesteście na chodzie, siedzicie na kanapie, leżycie w łóżku, czy może spacerujecie. Cześć Kamila. Bardzo, bardzo jestem ciekawa, bo po prostu ja sama siebie zaskoczyłam dzisiaj tym późnym startem, ale mimo wszystko oczywiście byłam zmobilizowana do działania, ale... Bardzo, nawet tak jak Wam wczoraj pisałam w tym poście, jest to dla mnie bardzo ciekawe, jak my w różny sposób odpoczywamy i jak bardzo mamy różne takie przyzwyczajenia, chociażby w weekend, kiedy mamy czas wolny. Ja jestem zdecydowanie z tych osób działających i akurat... O nie!
jesteście przeziębieni, no to fantastycznie, że robimy zupę. Mam nadzieję, że wy też zrobicie zupę, albo ktoś bliski wam zrobi zupę. O Boże, jakie ciasto zjadło Nomi? Daj znać. No chyba to jest taki mocny sezon przeziębienia. Ja też wyglądam, jakbym była przeziębiona, ale po prostu tutaj kroiłam te cebule i oczy mi odpadają. Rosół tajwański zjadło Nomi. Boże, to jest takie pyszne. Zazdroszczę. Tak, live będzie zapisany. Jejku, dobra, słyszę o tych przeziębieniach, więc słuchajcie, zrobię swoje kilka słów o przeziębieniach. Ja polecam tak, po pierwsze, nie wychodzić z domu. Pić non-stop wodę z cytryną i napar imbirowy. Jeść grzanki z czosnkiem, jeść zupy i się trochę tak przegrzać. Przegrzać, przepocić, mówiąc nieelegancko. A jak ktoś ma saunę, no to wiadomo, sauna super. Albo może jakaś taka kąpiel. O, inhalację, ja też z dzieciństwa pamiętam inhalację z olejkiem eukaliptusowym. Więc to by była taka moja porada, o którą nikt nie pytał, ale oddam ją. Babka pomidorowa oraz ciasto dyniowe Earl Grey. O Boże, ciasto dyniowe Earl Grey? To brzmi ekstra. Szczerze by do tego pasował jakiś taki kremowy frosting, tak zwane to się nazywa. Nie wiem, jak to się nazywa. Czy czytam coś obecnie? Słuchajcie, ja jestem w jakimś dziwnym momencie czytania. Chyba to wynika z jakiegoś mojego przebodźcowania, że nie potrafię usiąść do książki. Martwi mnie to troszkę, ale popracuję nad tym. Jest dużo książek, które rozgrzebałam. Już prawie skończyłam książkę What They Don't Teach You in Harvard Business School, która jest spoko, ale to nie jest jakaś porywająca lektura, więc strasznie ją męczę, strasznie. Mam fajne książki tutaj, na przykład Fenomen poranka, którą dopiero co dostałam. Kochaj ludzi, używaj rzeczy, też to jest taka fajna książka minimalistów. Mam książki Roberta Greena, które bardzo chcę przeczytać, ale one to są cegły, więc nie wiem, kiedy to przyjdzie. Kiedy przyjdzie ten czas. Także muszę chyba poczuć, ja zawsze zwyczaj tak mam, że jak znajdę przestrzeń w swoim życiu na książkę, to wiem po prostu, jakiej potrzebuję i ona do mnie trafia. Jakkolwiek by to nie brzmiało, to po prostu czuję, że chcę przeczytać tę, a nie tę drugą. Tak, zgadzam się tutaj ze wszystkim, co piszecie i dziękuję za miłe słowa odnośnie ubrania. Zakwas z buraka, o! Akurat wyjątkowo to jest ta rzecz, którą mam domową, bo tak jak wcześniej pytaliście, czy robię wszystko, coś sama, to wszystko kupuję ewidentnie, te wszystkie mleka, tahini i tak dalej, natomiast zakwas z buraka właśnie zrobiłam kiedyś i mam go w lodówce, także super, superancko. Nie wiem, co to jest lifebook, nie słyszałam o lifebook, co to jest lifebook, dajcie znać. I też dajcie znać, co to jest ten serial, wiem, jaki to jest serial, o którym mówicie, ten koreański, ja wiem, ja słyszałam o nim, okej, okay, już wiem. Słyszałam, że to jakieś bardzo popularne się zrobiło. Dziękuję wam, jakby to jest super miłe, że wy tutaj mówicie takie miłe rzeczy, bo geneza tego outfitu była po prostu szałem powstaniu i cieszę się, że mój szlafrok spełnia swoją rolę na live'ie. Zajrzyjmy do naszej zupy. Tak, ona się już pięknie gotuje. Może pokażę wam jeszcze właśnie cytryna do doprawienia, sos sojowy do doprawienia i zawsze oczywiście sól, pieprz do smaku i dużo pietruszki na koniec, mile widziany też szpinak, jarmuż, jakaś zielenina i postaram się następnym razem jednak dawać wam te składniki, tylko takie właśnie orientacyjne, będę wam dawać takie poszlaki typu strączek albo drzewo. Warzywo bulwiaste. Czy maluję się na co dzień? Tak, i tak wygląda mój makijaż na co dzień, czyli mam taki super, super delikatny krem BB, dlatego że on ma filtr przeciwsłoneczny. Odrobina bronzera na powiekach i na kościach policzkowych, minimalnie jakiś korektor pod oczy, przeczesać brwi, rzęsy dotknąć tuszem i to jest jakby... To jest moja podstawa codzienna, jakby raczej to nic więcej, nic bardziej szalonego się nie dzieje. Ale to też zależy od tego, w jakim stanie jest na przykład moja cera. Więc oczywiście, kiedy czuję się jakoś niekomfortowo lub mam jakieś pryszcze, no to maluję się mocniej. Na przykład wczoraj pomalowałam się, słuchajcie, usta malowałam na czerwono, co się zdarza średnio raz w roku, także to było coś. Krem BB bardzo, bardzo Wam polecam. On się nazywa
On jest z marki Bare Minerals. To jest mineralny krem właśnie z filtrem. Super fajny, bardzo trwały i świetnej jakości, naturalny. Nigdy nie czytałam... Dobra, nie, nieprawda. Nie czytam fantastyki, może tak? Czytałam jakieś chyba rzeczy... Czy ja czytałam oprócz lektur szkolnych typu Hobbit? To może były jakieś książki, które czytałam w gimnazjum? Jeżeli można zmierzch do tego zaliczyć? Wydaje mi się, że tak. Ale nigdy nie byłam jakąś specjalną fanką fantastyki. No, kochani, ja myślę, że powoli kończymy, bo tutaj tak, część osób chora, część osób sprząta, część osób gotuje. Ja już swoje zrobiłam, bo po prostu nastawiłam zupę i może właśnie takim słowem kończącym powiem, że taką zupę możecie naprawdę zrobić ze wszystkiego, co macie w domu, wykorzystując resztki i po prostu, kiedy upewnimy się, że mamy wszystkie te grupy składników, o których dzisiaj gadałam, to zawsze powstanie jakaś fajna zupa. Ja też lubię sobie ją... O, powiem Wam coś fajnego. Ja też lubię tę zupę sobie... Lubię ją sobie tak podrasowywać. Czyli na przykład gotuję sobie makaron ryżowy. Robię ją w takim stylu azjatyckim. To jest pewnie jakaś profanacja, ale na przykład gotuję makaron ryżowy i dogotowuję na przykład kotlety sojowe do tego. To też jest ciekawe. Tworzę sobie taką wielką michę, tak jakbym sobie robiła takie swoje foramen czy cokolwiek, także jak powiedziałam, profanacja. I na to, na górę zasypuję to, nie wiem, jakimś jeszcze szczypiorem, sezamem, daję kleksa tahini i jem to pałeczkami i mam taką rozgrzewającą właśnie zupę, taki oszukany ramenik. Także bardzo Wam polecam i uważam, że naprawdę jest tyle opcji, można sobie ugotować kaszę, można sobie to zjeść właśnie z jakimś makaronem, można to zjeść z pieczywem. Także po prostu szalejcie i gotujcie, bo domowe posiłki zawsze wygrają z tymi kupowanymi gdzie indziej. I to mówi oczywiście osoba, która... Ja też bardzo dużo chodzę po knajpach, żeby nie było, że tutaj promuję, że tylko jemy domowe rzeczy. Ale starajmy się, bo wtedy naprawdę mamy kontrolę nad tym, co znajduje się na naszym talerzu. Także takie słowo ode mnie na koniec. Naszyjnik jest z marki Patty Rose i mam go już bardzo dawno, ale wiecie co, on był złoty, a teraz no, akurat na tym nagraniu wygląda złoto, ale on mocno wyblakł, także niestety muszę to powiedzieć. Dobra, słuchajcie, mam nadzieję, że widzimy się za 2 tygodnie, zobaczymy, czy nam się to uda. Będę Was pytać o to, co tam mamy sobie pogotować. Mam nadzieję, że wszyscy przeziębieni będą czuli się lepiej i jakoś przetrzymacie ten czas, bo teraz nasze ciała są szczególnie podatne, także dbajmy o siebie, ubierajmy się ciepło, mówię to do siebie też, bo po prostu jakoś nie potrafię się ubrać w ostatnich dniach. Temperatura, ta pogoda jest mocno zdradliwa. Odpoczywajcie w weekend i odpoczywajcie tak, jak umiecie najlepiej. Pamiętajcie, że ten czas na regenerację i na nic nie robienie jest super ważny, także to jest taki mój komunikat do Państwa, ale przede wszystkim do tej Pani. Ja też postaram się poodpoczywać, chociaż mam jeszcze do nagrania podcast na poniedziałek, bo jest to odcinek solowy. Także trzymajcie za mnie kciuki. Dziękuję Wam bardzo, bardzo, bardzo za to, że tu byliście, że tutaj jesteście zawsze tak licznie i mam nadzieję, że zobaczymy się niebawem, a ja nieustannie jestem w podcaście w każdy poniedziałek o 7 rano. Także całuski i smacznej zupy.